Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Zastanów się, zanim odpowiesz. Tym razem naszym gościem jest Robert Barys, prezes Fundacji ProDriver, fundacji, która promuje bezpieczeństwo na naszych drogach. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Skoro będzie o bezpieczeństwie i o szybkim poruszaniu się na drogach, to na początek chciałam zapytać, czy pamięta Pan, ile Pan miał lat, kiedy po raz pierwszy usiadł Pan za kierownicą? Myślę, że to było blisko 18 roku życia, bo tak się składa, że mój tata, jako bardzo świadomy kierowca, nie bardzo chciał mi dawać samochód wcześniej. Dlatego zacząłem tak naprawdę jeździć wtedy, kiedy przygotowywałem się do egzaminora prawa jazdy. Czyli wcześniej nie było takiej opcji, że usiądzie pan za kierownicą. Tata nie pozwalał, tata tego pilnował. Tata tego pilnował i właściwie za to wypadło mi tylko mu podziękować. Natomiast były oczywiście go-karty, był rower, były motorowery. Celowo zapytałam o te wspomnienia, ponieważ nasza rozmowa właśnie dzisiaj będzie skupiała się głównie na motoryzacji. Za nami inauguracja dwóch kampanii społecznych, kampanii, które promują bezpieczeństwo. Myślę, że spore zainteresowanie mieszkańców Tarnowa i nie tylko. I myślę, że śmiało można powiedzieć, że inauguracja tych kampanii została zakończona sukcesem. Udało się faktycznie zgromadzić wiele osób, nie tylko z Tarnowa, ale i z okolic. Gościliśmy stunterów i drifterów z Mielca, z Dąbrowy, z Krakowa. Podobnie z uczestnikami, więc myślę, że nasze akcje zostały zauważone w całym regionie. Myślę, że śmiało można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o inaugurację, organizacyjnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Było bezpiecznie, było szybko i było widowiskowo. Te trzy rzeczy to jest fundament tego wszystkiego. Chcemy, żeby z jednej strony mówić o bezpieczeństwie na drogach i szkolić ludzi, z drugiej strony staramy się, żeby to łączyć z widowiskowymi elementami, a po trzecie, żeby to wszystko było bezpieczne. Pierwsza kampania to Szybcy na torze, bezpieczni na drodze. No właśnie, czy właśnie za pomocą toru chcecie uczyć kierowców bezpiecznych zachowań? Czy to właśnie tor ma być takim wyznacznikiem, gdzie można się wyszaleć, wyszumieć, by później bezpiecznie zachowywać się na drodze? No tak, my od początku tego projektu staraliśmy się myśleć o stworzeniu takiego miejsca, a przynajmniej o możliwości korzystania z takiego miejsca, gdzie będzie można w bezpiecznych warunkach uczyć się jeździć bezpiecznie, ale też w przypadku młodszych ludzi dawać upust swojej adrenalinie, bo niestety tak się składa, że bardzo mało jest takich miejsc, gdzie można bezpiecznie pojeździć, nie stwarzając zagrożenia dla innych. Najczęściej są to jakieś nielegalne wyścigi i trzeba stwarzać możliwości dla tych ludzi, żeby mogli w bezpiecznych warunkach dla siebie i dla innych jeździć. Stąd niezmiernie cieszymy się z możliwości, jaką mieliśmy zorganizowania tej inauguracji na tym obiekcie. Motodrom Tarnów Open Drive to obiekt mający blisko 5 hektarów, więc miejsca dla kibiców są oddalone od tego wszystkiego, co dzieje się na torze. Jest bezpiecznie i oby takich miejsc w Polsce powstawało jak najwięcej. Pierwsza kampania, o której mówimy, Szybcy na torze, bezpieczni na drodze, to kampania dedykowana młodym kierowcom. Dlaczego postanowiliście uderzyć właśnie w tą grupę wiekową? Czy młodzi kierowcy nie mają jeszcze zbyt dużego doświadczenia, zbyt dużych umiejętności, żeby bezpiecznie poruszać się po drogach? To było jakby głównym impulsem do tego, żeby właśnie kierować tą kampanię do młodych kierowców? Tak, najczęściej tak się właśnie dzieje. W przypadku młodych kierowców mamy połączenie kilku elementów. To jest pokusa prędkości, to jest chęć zaimponowania innym kierowcom, rówieśnikom. To jest już dzisiaj dostępność pojazdów o bardzo mocnych silnikach. A to wszystko z brakiem doświadczenia, no bo nie okłamujmy się, jeśli ktoś ma 18 lat, to tego doświadczenia raczej zbyt dużego nie ma. Powoduje, że stanowią oni grupę szczególnego ryzyka i dlatego to do nich musimy w sposób szczególny docierać. Stąd te kryteria wiekowe, 18-24 lata, które nawet w tej edycji zostały obniżone do 16 roku życia, żeby stawiać na profilaktykę. Profilaktyka, tutaj mówiliśmy o pokazach, o inauguracji kampanii, podczas której odbyły się liczne pokazy, ale nie zapominacie również o szkoleniach. Co jest jakby celem tych szkoleń? Jakie aspekty bezpieczeństwa chcecie poruszać podczas tych szkoleń i kto prowadzi takie szkolenia?
chcemy, żeby te szkolenia, które są przewidziane w obu projektach właściwie, były uzupełnieniem do tego, do tej wiedzy, którą każdy zdobywa, przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy. My w naszych szkoleniach nie uczymy przepisów, bo od tego są ośrodki szkolenia kierowców. My chcemy uczyć doskonalenia technik jazdy za pomocą symulatora dachowania, zderzeń czy alkogogli. Oddziaływujemy na wyobraźnię ludzi po to, żeby mogli doznać tego, jak nieprzyjemne są to odczucia w przypadku czy zderzenia czołowego, czy w przypadku dachowania, dzięki czemu, mamy nadzieję, będą starali się jeździć ostrożniej, żeby tych sytuacji unikać. Poza tym na motodromie Tarnów Open Drive są płyty poślizgowe, jest szeroka 8-metrowa trasa, dzięki której można w bezpiecznych warunkach uczyć ludzi, jak hamować w awaryjnych warunkach, jak omijać nagłe przeszkody, jak hamować na śliskich nawierzchniach, przy zmiennej pogodzie. Są to wszystko elementy, które każdy kierowca powinien, w których powinien umieć się odnaleźć, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, no jest bardzo ostrożna i powolna jazda po mieście, ale wyjeżdżając z miasta znajdujemy się w sytuacji, gdzie jest możliwość osiągania większych prędkości. W Polsce sezonowość, jeśli chodzi o kierowców, odgrywa dużą rolę i na te wszystkie sytuacje trzeba umieć się przygotować. Jeśli chodzi też o tych młodszych uczestników, 16-letnich, 17-18 lat, dla tych ludzi mamy przygotowane lekcje bezpieczeństwa na drodze. To jest taka formuła, w której chcemy dla grup 10-osobowych ze szkół i uczelni organizować 3-godzinne lekcje bezpieczeństwa na drodze, czyli w terenie, gdzie będą mieli okazję przypatrzeć się, jak na przykład zachować się w obliczu zagrożenia na drodze, jak wygląda ścieżka hamowania samochodu na suchej i na mokrej nawierzchni, jak ważne jest noszenie odblasku. Ja wiem, że o tym się dużo mówi, ale trzeba to powtarzać jak mantrę. W końcu multimedialne materiały, za pomocą których chcemy też docierać do świadomości tych ludzi. Chcemy, żeby te lekcje bezpieczeństwa na drodze były uzupełnieniem do tych informacji, z którymi policja czy inne instytucje docierają do młodych ludzi. Mówimy o młodych kierowcach, ale nie zapominacie też o tych starszych, bo do nich jest dedykowana ta kolejna kampania, którą zainaugurowaliście niedawno, ProDriver 25+. O jakiej kategorii wiekowej mówimy i jakie aspekty dotyczące bezpieczeństwa są poruszane w tej kampanii? W ProDriverze adresujemy się do kierowców wieku 25+, bez górnej granicy wiekowej. Warto powiedzieć o tym, że na naszych drogach jest wiele osób, które mają prawo jazdy od wielu, wielu, wielu lat, mam na myśli seniorów, i w przypadku tych osób na pewno warto, żeby po wielu latach spędzonych na drogach za kółkiem odświeżyć sobie pewne elementy, i w przypadku szkoleń w ProDriverze, poza samymi elementami na drodze, staramy się też powtarzać te podstawowe elementy, jak ustawianie fotela, ruchy rąk na kierownicy, ustawianie zagłówka, to wszystko odgrywa olbrzymią rolę. Staramy się w tych szkoleniach na to kłaść nacisk. Udział w tych szkoleniach to również liczne atrakcje i niespodzianki dla uczestników, chociażby wyjazd na wyścig F1 czy darmowe karnety na go-karty. No właśnie, czy przez taki system nagradzania chcecie zmobilizować kierowców do tej bezpiecznej jazdy, do bezpiecznego poruszania się po drogach? Dokładnie tak. Takie jest założenie obu projektów. Tak naprawdę chcemy zachęcać ludzi do pozytywnych zachowań, pokazując im, że w zamian za to mają możliwość wygrywania atrakcyjnych nagród. Jak w poprzednich edycjach, tak i w tej edycji, szybkich i bezpiecznych, dajemy możliwość wyjazdu na Formułę 1. Chyba jako jedyna tego typu inicjatywa w Polsce, darmowa. Zachęcamy ludzi do tego, żeby jeździli bezpiecznie, dzięki temu już za kilka dni będą mogli z nami wyjechać do Włoch na Formułę 1. Za rok podobna inicjatywa. Pojedziemy prawdopodobnie na tor uliczny do Monako, więc ci, którzy jeszcze w tym roku się nie zgłosili, mogą to uczynić w przyszłym roku i warto wszystkich do tego zachęcić. Poza tym dla kierowców w wieku powyżej 25 roku życia organizujemy forum ProDriver. To jest takie internetowe forum, jako chyba jedyne w regionie, dedykowane stricte tematowi BRD, czyli bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
I zachęcamy kierowców do tego, żeby zgłaszali swoje spostrzeżenia, swoje uwagi, dzielili się swoimi doświadczeniami na tym właśnie forum. Będzie ono animowane przez fachowców i będziemy starali się wykorzystywać te wskazówki, przekazywać je policji do tego, żeby być może jakieś nowe inicjatywy czy nowe pomysły na bazie tych wskazówek były wdrażane. A poza tym dla osób najbardziej aktywnych będzie możliwość wyjazdu na tor wyścigowy i jazdy samochodem sportowym. Te działania, które dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które promują to bezpieczeństwo, wykraczają poza Tarnów. Uderzacie również w inne miasta Małopolski. Tak, można śmiało powiedzieć, że jesteśmy obecni w całej Małopolsce, dlatego że po inauguracji w Zbliżonej Górze będziemy obecni w Nowym Sączu, w Krakowie i w Bochni, więc większość z największych miast Małopolski. A jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział w takiej kampanii, to co trzeba zrobić? Czy trzeba gdzieś się zapisywać, jeśli na przykład są osoby, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności i bezpiecznie poruszać się po drodze? Te eventy, o których mówimy, jak inauguracja, która odbyła się w ubiegły weekend, są zupełnie darmowe dla uczestników. Mieliśmy takie pytania tuż przed otwarciem, ile kosztuje wejściówka. Wejściówka nie kosztuje nic, dlatego że są to projekty finansowane ze środków unijnych, z programu FIO, dzięki czemu mamy ten komfort, że możemy zapewniać darmowy wstęp na te szkolenia i na te pokazy wszystkim zainteresowanym. Uczestnicy tych projektów mają zostać ambasadorami bezpiecznej jazdy. Bardzo ładnie to brzmi, a powiedzmy, co to oznacza być ambasadorem bezpiecznej jazdy? Każdy, kto przejdzie takie szkolenie, dostanie naklejkę do naklejenia na swoim pojeździe, na baku motocykla czy na samochodzie. Będziemy prosili uczestników, żeby w ten sposób promowali naszą ideę bezpiecznej jazdy, bycia ambasadorem bezpiecznej jazdy. To zobowiązuje. Chcemy, żeby ci ludzie, którzy przejdą szkolenia, wykorzystywali tę wiedzę w właściwy sposób. Żeby nie byli piratami drogowymi, którzy będą się ścigać z policją i pokazywać swoje umiejętności. Absolutnie nie o to nam chodzi i będziemy ludzi przestrzegać, żeby taką drogą nie zmierzać, tylko będziemy chcieli, żeby byli wzorem dla innych, czyli po pierwsze jeździli sami bezpiecznie, a po drugie rozmawiali w swoim otoczeniu o tym, jak ważne to jest. Dla tych, którzy chcą spróbować być ambasadorem bezpiecznej jazdy, mamy pewną niespodziankę. Co to za niespodzianka? Są to, proszę Państwa, kupony bezpiecznego kierowcy. W ramach naszych kampanii wydrukowaliśmy 10 tysięcy takich kuponów po to, żeby policja, z którą współpracujemy, Małopolska Policja, mogła na drogach rozdawać te kupony ludziom, którzy w momencie zatrzymania podczas rutynowej kontroli nie popełnili żadnego wykroczenia. Czyli zamiast mandatu policja będzie wręczać takie kupony bezpiecznego kierowcy. Wielu z Państwa może mieć okazję dostać taki kupon. Wtedy zapraszamy do wypełnienia go i do odesłania. Szczegóły są na tych kuponach, jak to należy zrobić. I dzięki temu można wygrać godzinną wejściówkę na tor połączoną z krótkim instruktażem z bezpieczeństwa na drodze. U nas też można wygrać taką wejściówkę. Mamy ich kilka do rozdania. Dla pierwszych z Państwa, którzy odpowiedzą na pytanie, kto jest organizatorem dwóch kampanii społecznych Szybcy na torze i Bezpieczni na drodze oraz ProDriver 25+, właśnie takie wejściówki czekają. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcja@imaw.tv w tytule wpisując konkurs. Zatem cóż nam pozostaje? Życzmy sobie, żeby na naszych drogach było jak najwięcej tych ambasadorów bezpiecznej jazdy. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i życzę Państwu szerokiej drogi.